Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym wideowykładzie. Do tej pory rozmawialiśmy sobie o pamięci operacyjnej, budowie procesora, układach wejścia-wyjścia, sposobie ich działania. A dzisiaj pomówimy o rozwiązaniach sprzętowych występujących w architekturze PC. Układach otoczenia procesora, czyli płyta główna oraz jej najważniejszy element, chipset. Tu mamy zdjęcie w sumie dosyć starej płyty głównej PC. Na każdej z takich płyt wyróżnić możemy dwa układy wysokiej skali integracji. Nie mówię o procesorze, bo go jeszcze nie ma w podstawce oczywiście. Pierwszym z tych układów jest mostek północny, zwykle schowany pod radiatorem nawet na starych płytach, na nowych już obowiązkowo. Leży bliżej procesora zawsze, stąd nazwa, bo jeżeli ustawimy płytę pionowo, procesor będzie u góry na północy, to ten mostek jest bliżej niego. Oraz mostek południowy. W starszych płytach nie musiał być chłodzony dodatkowo radiatorem, w nowszych już tak. Specjalnie wziąłem zdjęcie starszej płyty, żeby go było widać. Jest to para układów scalonych. One występują zawsze w parze. To znaczy, nie możemy sobie dobrać na przykład mostków innego producenta. One muszą ściśle ze sobą współpracować. W nich znajduje się zaimplementowana praktycznie cała elektronika płyty głównej. Reszta, no są pewne układy płyty, które są wyciągnięte poza mostki. Będziemy o nich też mówić na kolejnych wykładach. Ale większość rzeczy na płycie głównej to są mostki, BIOS, o którym też sobie powiemy, oraz elektronika. Prosta elektronika, implementacje magistrali złącza. Tak. Jaką rolę pełni więc chipset? No, praktycznie pośredniczy pomiędzy płytą główną a wszystkimi innymi elementami. Mostek północny chipsetu, ten większy, bliżej procesora. Jego zadaniem jest implementacja magistrali łączącej, obsługującej kartę graficzną. We współczesnych PC-tach PCI Express razy 16, wcześniej to była magistrala AGP. Ten mostek czasami też w niektórych rozwiązaniach łączy procesor z pamięcią operacyjną. W starszych komputerach, w starszych procesorach PC występowało takie rozwiązanie. Mostek północny zawierał w sobie wbudowany kontroler pamięci i poprzez magistralę pamięci łączył się z RAM-em. Więc dane pomiędzy RAM-em a procesorem przechodziły przez mostek i magistralę FSB, Front Serial Bus, która łączy procesor z mostkiem północnym. Od czasu procesorów generacji Intel Core, czyli i3, i5, i7, teraz i9, tak, te procesory, oraz współczesnych im rozwiązań AMD, przeniesiono kontroler pamięci bezpośrednio do procesora. W tej chwili w większości komputerów PC, nie we wszystkich, ale w większości, z którymi mamy do czynienia, magistrala pamięci łączy RAM z procesorem bezpośrednio, bez pośrednictwa mostka północnego. Mostkowi północnemu zostało drugie z jego zadań, połączenie procesora z kartą graficzną, w tym pośredniczy mostek północny.
Skąd ta zmiana położenia kontrolera pamięci? Większość operacji, które wykonuje procesor, jak pamiętamy z jednego z poprzednich wykładów, to są komunikacja z pamięcią operacyjną. Więc jak najlepsze zoptymalizowanie tej komunikacji bardzo nam przyspieszy pracę komputera. Lepiej, żeby kontroler pamięci współpracował bezpośrednio z procesorem, nie poprzez mostek północny, który ma też jeszcze inne zadania. Poza tym, w starszych rozwiązaniach pamięć cache mogła być umieszczana na płycie głównej. W nowszych procesorach już z takiego rozwiązania zrezygnowano, więc można było śmiało przenieść kontroler pamięci do procesora. Drugim z mostków, ten mniejszy, to jest mostek południowy. Łączy się z procesorem za pośrednictwem mostka północnego. Mostek południowy za pośrednictwem mostka północnego. Nie łączy się bezpośrednio. Jego zadaniem jest zarządzanie komunikacją pomiędzy procesorem a wszystkimi innymi układami płyty głównej, oprócz karty graficznej zarezerwowanej dla mostka północnego. Czyli mostek południowy nadzoruje komunikację pomiędzy procesorem a złączami PCI Express razy 1, starszymi PCI, jeżeli są jeszcze na płycie, magistralą USB, magistralą FireWire, portami COM, LPT, PS2, portem myszy, tak, starym, kartą sieciową, kodekami audio, kontrolerami dysków twardych i tak dalej. A mostek północny komunikuje się z kartą graficzną. Skąd ten podział? Oczywiście stąd, że karta graficzna potrzebuje największego transferu danych. W sumie ma większe zapotrzebowanie na zasoby systemu niż wszystkie inne te wymienione urządzenia razem wzięte. Dlatego komunikację z nią zajmuje się osobny, szybszy łuk. Jest też pytanie, dlaczego tworzone są mostki w dwóch oddzielnych układach scalonych? No przede wszystkim dlatego, że mostek północny musi być układem znacznie szybszym, wyżej taktowanym. Skutkiem tego pobiera więcej energii, więc wyciągnięcie z niego układów, które nie potrzebują tak wysokiego taktowania, jest wersją oszczędniejszą. Poza tym ułatwia to rozbicie na dwa układy scalone, ułatwia konstrukcję płyty głównej. Do tego jeszcze wrócimy. A, przy okazji. Jeżeli ktoś zauważył, że na niektórych współczesnych płytach widzimy tylko jeden mostek, zastanawia się, czy przypadkiem to, co mówię, się nie zdezaktualizowało. No nie, nie zdezaktualizowało się. O tym, dlaczego, czym właściwie są płyty główne z jednym mostkiem widocznym i gdzie schował się ten drugi, pomówimy sobie w dalszej części tego wykładu. Czyli reasumując, główne zadania mostków chipsetu. Sprzężenie płyty głównej z procesorem poprzez magistralę FSB. To robi mostek północny. Implementacja magistral dedykowanych dla kart graficznych. PCI Express razy 16. Mostek północny też to robi. Oraz integracja większości bloków klasycznej architektury PC. Co robi mostek południowy. Wiemy już, jakie są najważniejsze elementy podzespoły płyty głównej. To teraz pomówmy o czymś, co widać lepiej, właściwie jeśli płytę główną odwrócimy. O magistralach zaimplementowanych na płycie. Jest ich kilka, w dzisiejszym filmie omówimy trzy najważniejsze. Pierwsze to magistrala FSB. Łączy procesor z mostkiem północnym.
właściwie pośredniczy w całej wymianie danych pomiędzy procesorem a resztą płyty głównej. Magistrala FSB. Front Serial Bus. W nowszych płytach zamiast oznaczenia FSB będziemy mieli nazwy handlowe. Tu jest pewien problem z architekturą PC. W momencie, kiedy firmy zauważyły, że ludzie kochają nowości i kochają bardzo mądrze brzmiące nazwy, to tą samą technologię z jakąś niewielką różnicą, jeśli nadamy jej nową, własną, opatentowaną nazwę, możemy przedstawić jako coś rewelacyjnego, coś nowego, coś absolutnie przełomowego. No i stąd pojawiły się różnego rodzaju eksperymenty z nazewnictwem podzespołów komputera PC. Mocno mylące. Generalnie jako FSB, magistrale FSB, uważam każdą wersję magistrali łączącą procesor z mostkiem północnym. Częstotliwość pracy tej magistrali jest podstawową częstotliwością pracy systemu. Wszystkie inne częstotliwości biorą się z jej mnożenia lub dzielenia. O co chodzi z mnożeniem czy dzieleniem tej częstotliwości? Zobaczmy na rysunek. Załóżmy, że mamy taktowanie magistrali FSB podane, no dla przykładu, 500 MHz. A mamy procesor, który jest taktowany częstotliwością 2 GHz. Nie można wstawić dwóch różnych zegarów do tych układów. Te zegary bardzo szybko by się rozsynchronizowały ze sobą. Częstotliwości muszą być tworzone z jednej. W naszym przykładzie tworzymy częstotliwość 4 razy wyższą, czyli pomiędzy magistralą FSB a procesorem jest tak zwany mnożnik, czyli układ, który w jednym takcie magistrali FSB zamknie 4 takty, czy w jednym takcie wytworzy 4 takty. Czyli pomnoży tą częstotliwość przez 4. Tu mamy jeden takt, długość jednego taktu, tutaj 4 razy mniejszy. Mnożnik procesora. Można zauważyć, że w niektórych procesorach mnożniki są zablokowane, czyli nie możemy w nie ingerować, w niektórych odblokowane. Czyli możemy zmieniać taktowanie procesora. Mówimy o overclockingu wtedy, czyli przetaktowywaniu i podnoszeniu taktowania układów powyżej założonych przez producenta norm. Inne częstotliwości, na przykład częstotliwości AGP 60 MHz, czy PCI 30 MHz, są tworzone poprzez dzielenie taktowania magistrali FSB. Czyli sytuacja w odwrotny sposób. Na przykład 4 takty magistrali tej głównej, tak jakby tu było FSB, a tutaj taktowanie na przykład magistrali USB. 4 taktom odpowiada jeden takt na układzie zwanym podzielnikiem taktowania. Drugą z magistral związanych z chipsetem jest magistrala międzyukładowa, łącząca ze sobą obydwa mostki chipsetu. Ta magistrala nie musi mieć już takiej przepustowości jak FSB, bo przez FSB płyną dane pomiędzy procesorem a kartą graficzną oraz także pomiędzy procesorem a całą resztą. Czyli to jest tylko część
potrzebnej przepustowości. Tutaj mamy dosyć dużo rozwiązań. Przykład istniejących rozwiązań. No teraz już raczej nie stosowane, ale kiedyś to było jako magistrala PCI. W tej chwili najczęściej stosowane. Hypertransport w płytach na chipsetach AMD. PCI Express na płytach z chipsetem Intela. V-Link, Rapid.io, różnego rodzaju technologie. Typ P2P oznacza, że jest to magistrala peer-to-peer, punkt do punktu. Co to oznacza? Zarówno FSB, jak i magistrala międzyukładowa są magistralami właśnie typu punkt do punktu, czyli łączą ze sobą dwa układy. To znaczy nie może być rozgałęzień, nie można do niej połączyć więcej niż te dwa układy na obu końcach. Podobnie jest z magistralą pamięci. Też jest to magistrala typu punkt do punktu. Przyjrzyjmy się chwilę rozmieszczeniu magistral na płycie głównej. Pozwoli to nam nieco połączyć ze sobą te dwa schematy. Fizyczny schemat płyty i schemat procesor, chipset, magistrale. Widzimy tutaj cztery magistrale, które są najbardziej wymagające, jeśli chodzi o transfer danych. Magistrala FSB łączy procesor z mostkiem północnym. Magistrala międzyukładowa. Magistrala PCI Express dla kart graficznych. Oraz magistrala pamięci łącząca procesor z RAM-em. Ten rysunek pokazuje projekt płyty głównej standardu ATX. Pełnowymiarowa płyta główna dla PC. Rozmieszczenie elementów na płycie nie jest przypadkowe. Jednym z czynników, które trzeba wziąć pod uwagę projektując płytę, czy to standardową, czy też bardziej zminiaturyzowane i bardziej dowolne płyty dla laptopów, szczególnie tych bardzo małych, zwartych laptopów. Takim czynnikiem warunkującym rozmieszczenie elementów jest m.in. rozkład magistra. Te magistrale mają największy transfer danych i jednocześnie są najbardziej podatne na zakłócenia, a także same generują największe zakłócenia. W jaki sposób? Indukcja elektromagnetyczna. Wokół przewodu, w którym płynie zmienny prąd elektryczny, indukuje się pole elektromagnetyczne, które w innym przewodzie indukuje prąd i mamy zakłócenia. Przede wszystkim magistrale nie mogą leżeć równolegle do siebie. Nie mogą leżeć jakby na sobie, na poszczególnych warstwach laminatu płyty głównej. Można umieścić różne linie, ścieżki krzyżujące się ze sobą, leżące jedna nad drugą, jedna pod drugą, ale nie wolno tak umieszczać tych magistral o wysokiej przepustowości. Poza tym magistrale powinny być jak najkrótsze. Krótszy przewód to mniejsze zakłócenie. Pomówmy sobie teraz o budowie płyty głównej, ażeby z budową płyty głównej się zapoznać, najlepiej zróbmy to po kolei, tak jak wszystkie jej elementy były dodawane. Czyli zobaczmy, jak coś takiego zamieniło się w coś takiego. Pierwszym standardem płyt głównych dla komputerów PC był standard ISA. Związany był on i wziął swoją nazwę od magistrali ISA,
oraz slotów umieszczonych na płycie głównej. No, zerknijmy, jak wyglądała płyta główna PC ówczesna. No, nie przypomina współczesnej. Co można na niej wyróżnić? Przede wszystkim zastanówmy się, gdzie tu właściwie jest procesor. Procesor jest tu. 16-bitowy układ 8086 wyglądał jeszcze w ten sposób. Dalej, widzimy najbardziej charakterystyczny element tej płyty, czyli sloty kart rozszerzeń dla magistrali ISA. Poza tym, co możemy widzieć, tutaj mamy kości BIOS-u, sterownik, udało mi się zidentyfikować na nieco rozmytym zdjęciu, sterownik DMA, liczniki programowalne. A gdzie jest pamięć? O, tu widzimy kości pamięci. Jeszcze kości, a nie moduły pamięci. Jeszcze jedna charakterystyczna cecha tej płyty. A co można do niej podłączyć? Widzimy tylko jedno nieduże, okrągłe złącze. Złącze klawiatury. Jak wyglądała płyta na schemacie? Procesor, zegar, BIOS, pamięć RAM, chociaż tutaj nie do końca zgodny z moim rysunkiem, bo jeszcze nie w modułach. Magistrala ISA ze slotami. Kontroler DMA, będące częścią podsystemu ISA. Kontroler DMA, kontroler przerwań, kontroler klawiatury i jedyne wyjście, które miała sama płyta główna. No dobrze, więc jak podłączyć inne urządzenia? Monitor, wiadomo, przez kartę graficzną. Ale mysz, czy nawet stację dyskietek. W tych płytach głównych one współpracowały z kartą rozszerzeń o nazwie karta Multi-IO, gdzie umieszczony był kontroler urządzeń LPC, czyli właśnie porty szeregowe, porty równoległe, floppy drive, czyli sterownik dyskietek. W nowszych wersjach także pierwsze sterowniki dysków twardych. No ale dość szybko taka architektura skończyła, powiedzmy, że dość szybko przestała być wystarczająca. Problemem okazała się karta graficzna. Magistrala ISA była zbyt wolna dla karty graficznej. Powstała konieczność stworzenia nowych rozwiązań. Takim rozwiązaniem była magistrala PCI. Tutaj mamy rozbudowany ten system o magistralę PCI. Proszę zauważyć, że tutaj kaskadowo połączone są dwie magistrale. Jako jedno z urządzeń magistrali PCI jest kontroler magistrali ISA. No dość oczywiste. Magistrala ISA, wolniejsza magistrala, jest jednym z urządzeń magistrali szybszej. Po pewnym czasie sloty ISA przestały być przydatne. Karty ISA weszły z użycia. Nie tak szybko. Jeśli coś już w PC-cie jest, on pokutuje dość długo. No dopóki przestały być ludziom przydatne karty rozszerzeń. W tym momencie usunięto część z tej płyty. Tyle, że zastanówmy się, co usunięto. Najpierw usunięto sloty, potem samą magistralę ISA, ale podsystemu ISA nie można było usunąć. Dlaczego? Dlatego, że on zawierał kontroler DMA i kontroler przerwań. A one, jak wiemy z poprzedniego filmu, odpowiadają za komunikację układów wejścia-wyjścia z procesorem. I są dość istotne. Nie tak łatwo je zmienić bez zmiany całej architektury, bez stworzenia zupełnie nowego, niezgodnego ze standardem PC komputera. One zostały do tej pory, chociaż zostały zintegrowane w chipsecie. Tutaj nie było czegoś takiego jak chipset. Pierwsze komputery były budowane z układów scalonych, po prostu dostępnych na rynku.
Dopiero po pewnym czasie stworzono specjalizowane układy wysokiej skali integracji, które integrowały funkcje tych układów płyty głównej, tych scalaków na płycie głównej w jednym szybszym, lepiej zoptymalizowanym, wydajniejszym układzie. Ale logika ich działania zachowana została częściowo nawet do dziś. Następnym krokiem w rozwoju pecetów, powstał już chipset, tak, były magistrala AGP. Znowu, karta graficzna, okazało się, że ma zbyt duże potrzeby i magistrala PCI przestała wystarczać. Pojawiła się już w tym momencie architektura, którą w sumie znamy z współczesnych pecetów. Podział na mostek północny i mostek południowy, magistrala FSB, magistrala międzyukładowa, magistrale pamięci oraz dedykowana magistrala do karty graficznej obsługiwana przez mostek północny i reszta urządzeń obsługiwana przez mostek południowy. Spójrzmy, jaka jest ta reszta urządzeń. Magistrala PCI sloty magistrali, ale w tej magistrali były nie tylko karty rozszerzeń. Generalnie wszystkie urządzenia komunikują się za pomocą jakichś magistral. Poprzez magistralę PCI komunikują się, w tym wypadku komunikowały się także kontroler dysku twardego. Standardowo na płytach mieliśmy dwa dwukanałowe kontrolery, czyli mogliśmy cztery dyski twarde ATA podłączyć. Jeżeli był na płycie kontroler Ethernet, karta sieciowa, to także poprzez magistralę PCI Express się komunikował. Drugą magistral było LPC, magistrala LPC i kontroler urządzeń LPC, który obsługiwał stację dyskietek, port równoległy, porty szeregowe i w pierwszych wersjach także magistrale USB. Na płytach głównych pojawiły się też kodeki audio. Niepełna karta dźwiękowa, ale uproszczona, współpracująca z mostkiem południowym, elektronika czy procesor DSP umieszczony był w mostku południowym, a poza mostkiem na zewnątrz umieszczone były przetworniki analogowo-cyfrowo, cyfrowo-analogowe oraz elektronika wyjść kart. Jak to wyglądało na płycie głównej? Płyta główna w sumie też już od tego czasu niewiele się zmieniła. Zmieniły się rodzaje złącz. Procesor, dwa mostki rozmieszczone tak pod kątem. Przypominam z wcześniejszych, to wynika z tego, jak możemy przeprowadzić magistralę najlepiej. Co widzimy oprócz tego? Jakie układy? Widzimy BIOS. O BIOSie też sobie pomówimy. Kontrolery, w tym wypadku dwa dwukanałowe kontrolery ATA. Kontroler LPC. Kodeki audio, czyli przetworniki cyfrowo-analogowo-analogowo-cyfrowe. I ewentualnie inne układy, takie jak złącze FireWire, które było na niektórych płytach implementowane. Następnym krokiem w rozwoju płyt głównych było dodanie czy zmiana magistrali AGP, którą mieliśmy, na PCI Express. Przyjrzyjmy się może najpierw na płycie. No tu już widzimy mniej więcej współczesną płytę główną w pełnym rozmiarze,
czyli standardzie ATX. Procesor, pozostałe obydwa mostki. Pojawiły się złącza dedykowane dla kart graficznych PCI-Express 16, jedno lub dwa. Złącza PCI Express razy 1. Na dużej części płyt głównych mamy jeszcze dodatkowo jedno, najczęściej złącze PCI. Nowością są też na tych płytach, na tym rysunku nowym elementem są kontroler SATA, Serial ATA. Tutaj liczba złącz jest różna, zależna od producentów płyty głównej. Tutaj mamy w miarę bogatą, że tak powiem, wyposażoną płytę rozrysowałem. Mamy 6 złącz Serial ATA i kontrolery RAID. Czym są kontrolery RAID? Umożliwiają łączenie w współpracujące ze sobą układu 2 lub 4 dysków SATA. No ale to jest temat na inny temat. Zwykle na bardziej rozbudowanych mamy jeszcze kontroler ATA, IDE kontroler, czyli starsze równoległe złącze dla dysku, ta taśma. Na niektórych płytach pokutuje jeszcze nieużywane od dawna złącze dyskietek. Niektóre z tych elementów niedługo wypadną. Pierwsze pewnie złącze dyskietek, potem PCI i kontroler ATA. Pojawią się złącza M2, które tu nie rozmawiałem, inny typ złączy dla dysku, o których sobie też jeszcze pomówimy. Spójrzmy, jak w tą stronę, jak wygląda schemat takiej płyty głównej. Podobnie jak poprzedni. Zachowany jest ten główny układ. Procesor, mostek północny, południowy. Zachowany jest część okrojonej magistrali PCI, także LPC, z tym, że z niej wyciągnięto obsługę USB. Dlaczego? Układ kontrolny LPC po prostu był za wolny dla współczesnego USB, przeniesiono jego obsługę do mostka południowego. Pojawiła się magistrala PCI Express razy 16, możliwość połączenia 2 kart graficznych. PCI Express razy 1, na jednej magistrali mamy kilka urządzeń, sloty, karty Gigabit Ethernet też poprzez PCI Express są podłączone, jeżeli te karty są wbudowane na płycie. No, na tym płycie są 2 karty, częściej mamy jedną. Kontroler SATA też jako jedno z urządzeń magistrali PCI Express. Nowością też jest dwukanałowy RAM. Dwa kanały współpracujących ze sobą. O tym mówiłem w wykładzie dotyczącym pamięci i łączenia ze sobą modułów pamięci operacyjnej. Można się cofnąć, jak to rozwiązanie działa. Doszliśmy do współczesnej płyty głównej. Ten schemat jest zachowany dla wszystkich urządzeń, wszystkich komputerów PC. Już fizyczne rozmieszczenie elementów na płycie, no, ta płyta przedstawia standard ATX. Oczywiście w przypadku laptopów, szczególnie laptopów o bardziej zwartej budowie, konieczne jest przesuwanie tych elementów tak, żeby to zmieścić w malutkiej obudowie laptopa. Zachować odpowiednie chłodzenie i tym podobne. Więc rozmieszczenie tych elementów jest różne. Oczywiście w laptopach też nadprogramowe elementy, tak, są usuwane.
ale schemat dotyczy praktycznie wszystkich płyt głównych, opartych na podwójnym mostku chipsetu oraz procesorze klasy CPU. Już wcześniej wspominałem o płytach, gdzie mamy tylko jeden mostek widoczny, ale one oparte są na procesorach klasy APU, a o nich porozmawiamy za chwilę. APU, czyli Accelerated Processing Unit. Do tej pory mówiliśmy o jednym typie procesora. Może tutaj warto trochę usystematyzować temat. CPU, procesor główny, procesor ogólnego przeznaczenia. Drugim typem procesora spotykanym w komputerach PC jest GPU, Graphic Processing Unit, procesor specjalizowany do obróbki grafiki. Pojawia się też jeszcze trzeci typ procesora, bardzo różnorodny, o bardzo szerokim zakresie zastosowań. Procesor DSP, Digital Signal Processor, czyli procesor do przetwarzania sygnałów cyfrowych. To są układy używane w bardzo wielu urządzeniach, ale raczej jako układy wspomagające. O tym przy innej okazji będziemy mówić. APU jest połączeniem dwóch typów procesorów. Procesora głównego CPU, procesora graficznego GPU oraz wzbogacony jest o mostek północny. Czyli w jednym układzie scalonym znajdują się procesor, procesor graficzny i mostek północny. No i właśnie wyjaśniło się, gdzie na niektórych płytach zginął jeden z dwóch brakujących mostków. Został włączony do tej samej kości krzemowej, w której jest procesor główny. Obejrzyjmy sobie schemat procesora typu APU. Najważniejsza jego część to sam procesor, CPU, procesor główny. W tym przykładzie mamy czterordzeniowe APU. Oczywiście rdzeni może być albo mniej, albo więcej. Zależy od konkretnego wydania. Oprócz tego mamy pamięć cache, procesor graficzny GPU. Współczesne procesory graficzne wykonane są w architekturze SIMD, czyli zbudowane z tak zwanych shaderów. Ta architektura oznacza Similar Instruction Multiple Data, czyli pojedyncza instrukcja wykonana jest na wielu danych jednocześnie. Bardzo upraszczając temat, do którego też jeszcze wrócimy, można powiedzieć, że GPU składa się z setek, jeśli nawet nie tysięcy, bardzo prostych rdzeni, które mogą pracować równolegle. Czyli mamy GPU w naszym procesorze. Dalej. Zintegrowany mostek północny. Dlaczego? Przepraszam, zunifikowany. Zintegrowany to on jest, no, włączony do procesora, ale w nazwie jest zunifikowany mostek północny. Unificated North Bridge. Dlaczego zunifikowany? Dlatego, że o ile w starszych rozwiązaniach mostek północny był czymś, na czym praktycznie budowało się płytę. Bieraliśmy chipset i do niego dobudowaliśmy resztę płyty głównej. W tym przypadku należy zachować pewne zasady, właśnie zunifikować ten mostek północny, żeby on pasował do płyt różnych producentów. Było to jedno z wyzwań przy budowie A.
Następne elementy naszego procesora to kontroler pamięci, zwykle dwukanałowej. On był już w zwykłym procesorze zintegrowany. Ale mamy też jeszcze kilka innych elementów. Po pierwsze, jeżeli karta graficzna została, akcelerator graficzny został zintegrowany z procesorem, procesor musi mieć możliwość obsługi wyjść obrazu HDMI, czy tam starsze DVI. Oczywiście one współpracują z płytą główną. Część elektroniczna jest na płycie głównej, a część logiczna, sterowanie, jest wewnątrz procesora. Poza tym, ponieważ procesor, pomimo że ma zintegrowaną kartę graficzną, prawie wszystkie procesory, czy wszystkie dostępne na rynku dla komputerów PC umożliwiają połączenie zewnętrznej karty graficznej. Bardzo częsty układ. Zintegrowana słabsza karta graficzna oraz zewnętrzna do zastosowań w grach. Więc nasze APU posiada też kontroler PCI Express razy 16, który służy do podłączenia zewnętrznej karty graficznej. Oraz może posiadać kontrolery PCI, to jest razy 1, w niektórych rozwiązaniach występuje. Nowym elementem też jest akcelerator multimediów. Rozwiązanie zaczerpnięte z platform dla urządzeń mobilnych, trochę poprawiające obsługę multimediów przez nasz procesor. O tym pomówię za chwilę, omawiając różnice między platformami mobilnymi. Generalnie jest to procesor DSP, właśnie procesor przetwarzania sygnału, który wspomaga kartę graficzną i procesor przy odtwarzaniu multimediów. Teraz, nasz procesor musi łączyć się z resztą płyty głównej. Łączy się za pomocą zunifikowanego interfejsu mediów. Czymś, co zastępuje magistralę międzyukładową. Znowu zunifikowany w nazwie. Dlaczego? No bo musi współpracować z mostkami południowymi, które dalej są na płycie, różnych producentów. Na płycie, już poza procesorem, mamy mostek południowy chipsetu, który obsługuje pozostałe urządzenia USB 3.0, 2.0, SATA, LPC, PCI razy 1, audio i tak dalej. Zobaczmy, jak to wygląda po nałożeniu na zdjęcie skaningowe procesora. Tak? Jak widzimy, większość kości procesora zajmuje grafika. Mamy cztery rdzenie zgodne z x86, czyli zgodne z PC-tem, pamięć cache dla rdzeni, zunifikowany mostek, interfejs dla PCI Express i HDMI, kontroler pamięci, wspomaganie przetwarzania multimediów, system DSP, interfejs platformy. Spójrzmy teraz na schemat połączeń urządzeń. Czym on się różni? Widzimy tylko jeden mostek. Mostek południowy, czy następca mostka południowego, nosi nazwę controller hub. Tak jak tutaj użyłem interfejs mediów. Rolę mostka północnego, jak łatwo zauważyć, przejął sam procesor. Procesor APU komunikuje się z pamięcią bezpośrednio. To on obsługuje PCI Express razy 16. Interfejsy HDMI, DVI, czy które jeszcze interfejsów cyfrowych o wideo chcemy w nim umieścić. Opcjonalnie PCI Express razy 1.
ale nie wszystkie płyty to obsługują. Kontroler hub, widzimy, zachował wszystkie funkcje mostka południowego. Obsługuje pozostałe karty rozszerzeń, kontrolery sieciowe, kontrolery dysków, kontroler LPC i tak dalej, USB, kodeki audio, czyli wszystkie funkcje mostka południowego zostały zachowane. Mostek północny został zintegrowany z procesorem. No i z karty graficznej przeniesiono obsługę, dodano obsługę wyjść wideo. Uprościło to także układ ścieżek na płycie. Mamy tylko 3 magistrale z wysokowydajnych zamiast 4. Skutkiem tego na płycie starają się przesunąć producenci jak najbardziej w lewą stronę płyty, patrząc, jeśli pracując na górze, mostek południowy, czy ten kontroler hub, żeby móc poprowadzić ścieżki do PCI Express. Czy to rozwiązanie jest lepsze niż rozwiązanie z dwoma mostkami? Przede wszystkim jest inne. Zostało stworzone do laptopów, gdzie mamy konieczność oszczędzania miejsca wewnątrz, szczególnie do laptopów małych, bardzo zwartych, gdzie jest konieczność oszczędzania energii, czyli nie musi być wysokowydajnego procesora graficznego GPU z własnym schłodzeniem, a możemy obyć się na słabszym, ale zużywającym znacznie mniej energii, zintegrowanym w APU procesorze. Współcześnie mamy i ten typ procesorów używanych w płytach głównych. Coraz częściej pojawiają się rozwiązania typu APU, czyli procesory, coraz więcej procesorów i AMD, i Intela ma zintegrowaną grafikę. Oczywiście takie rozwiązanie nie wystarczy do jakichś wysokowydajnych gier, ale do pracy biurowej czy odtwarzania multimediów spokojnie wystarczy. A teraz, tak jak obiecałem, pomówimy sobie o różnicy pomiędzy PC a smartfonem. Bo rozwiązanie z APU zostało zaczerpnięte z platform dla urządzeń mobilnych. Tam od początku był problem z brakiem miejsca, koniecznością wydajnego, ale energooszczędnego tworzenia układów i chłodzeniem tych układów. Tutaj mamy rozrysowaną przykładową platformę dla urządzeń mobilnych. To jest na podstawie platformy Tegra 4, no ale zasada ich projektowania jest taka sama. Różnice, spójrzmy, z czego się składa. 4 rdzenie. Może być, rzecz jasna, więcej. We współczesnych smartfonach mamy 8 najczęściej. Pamięć cache. Tak samo GPU, także w architekturze SIMD, także pracujące wiele shaderów równolegle, podobnie jak w PC-tach. W telefonach komórkowych nie ma czegoś takiego jak mostek południowy, więc wszystkie układy wejścia-wyjścia są zintegrowane z platformą, z jednym procesorem, czyli w tym procesorze dodatkowo jest umieszczony mostek południowy. Nie tylko odpowiednik mostka północnego, ale mostek południowy. No i rzecz jasna, musi się komunikować z wszystkimi układami, czy HDMI do wyświetlenia obrazu na
na ekranie czy na źródłach zewnętrznych, USB. Z ciekawszych elementów jest moduły szyfrowania odpowiadające za bezpieczeństwo oraz osobne dekodery wideo, encoder wideo i kodek, czyli no tutaj kodek to jest koder i encoder w jednym dla audio oraz wspomagające ich procesory sygnałowe. Zatrzymajmy się tu na chwilę na tych elementach. Używając komputerów starszych, komputerów PC, możemy zobaczyć, że pierwszą rzeczą, która świadczy, że nasz komputer się trochę zestarzał i trzeba by zainwestować w nowszy, są problemy z odtwarzaniem multimediów. Film HD na YouTubie, żeby odtworzyć aż 4K, no musi być w miarę komputer z w miarę dobrą kartą graficzną. A co ciekawe, jeżeli spojrzymy nawet na stary telefon, stary smartfon, który no jest za wolny, wolno działa, interfejs nie za dobrze już działa, ale połączymy się z YouTube'em i widzimy, że te same filmy spokojnie, bez żadnych przycznięć są odtwarzane. Dlaczego w takim razie komputer PC ma problemy z dekodowaniem materiału wideo, a smartfony takich problemów nie mają? To wynika z ich budowy. Tutaj mamy porównanie Apple. W Apple już poszli w stronę właśnie wziętą ze smartfonów. Jest pewne wspomaganie multimediów związane z kartą graficzną, ale to rozwiązanie znacznie lepiej stworzono w smartfonach. W smartfonie GPU zajmuje się renderowaniem obrazu 3D i to jest jego główne zadanie. Nie zajmuje się, tak jak w PC-tach, wspomaganiem odtwarzania multimediów. Do tego służą odpowiednie specjalizowane układy. Są to właśnie specjalizowane procesory DSP. Procesory DSP charakteryzują się z tym, że są stworzone pod jedno konkretne zadanie, ale za to robią to szybko. Stąd na smartfonie znacznie lepiej, znacznie wydajniej kodowany i dekodowany jest widok. Po prostu smartfon od razu był przewidziany do pracy z materiałami wideo o wysokich rozdzielczościach, wysokich bitrate'ach, czyli ilości bitów na sekundę. Oprócz dekoderów audio-wideo mamy jeszcze coś takiego. Procesor sygnałowy DSP, który wspomaga, to też jest różnica pomiędzy procesorem a komputerem PC, ale dość oczywista, wspomaga obsługę sieci GSM, sieci komórkowej. Poza tym widzimy, że ta budowa jest w miarę zgodna, podobna z tym, że tu do procesora włączono jeszcze ten mostek południowy. Jak widać, to, że mówimy, że komórka to jest już mały komputer, widać to nawet, jeśli przeanalizujemy jej schemat budowy. No i oczywiście najważniejsza różnica między tymi procesorami. Dlaczego one nie mogą być stosowane zamiennie? Główne rdzenie. Rdzeń zgodny z architekturą x86, czyli zgodny z architekturą PC. Rdzeń ARM. Advanced RISC Machine, czyli procesory typu RISC, o czym mówiliśmy na jednym z poprzednich wykładów, o architekturze bardziej skierowanej w tą stronę, o mniejszej liczbie rozkazów, za to wykonujące je szybciej. Procesory ARM różnią się tym od procesorów x86, że
mają o wiele lepszy stosunek mocy obliczeniowej do poboru energii. Gdyby procesor w komórce pobierał tyle energii, co w desktopowym PC, to bateria starczyłaby na kilkanaście sekund, a nie dni, czy tam nawet w najsłabszych modelach godziny pracy. Tak? Oczywiście desktopowy procesor jednak pod względem mocy obliczeniowej przewyższa procesory ARM o tym samym taktowaniu. Kosztem jednak dużego zużycia energii. I co, tak jak mówiłem, nie w każdych zastosowaniach. W przypadku multimediów ta zależność już nie jest oczywista. Na płycie głównej mamy jeszcze wiele innych układów, o których można by co nieco powiedzieć. O sterowniku klawiatury wspominałem w filmie o układach wejścia-wyjścia. Standardowy przykład układu, który komunikuje się z naszym komputerem za pomocą systemu przerwań. Zegar czasu rzeczywistego to jest ten układ, który jest podtrzymywany przez bateryjkę w PC-cie. Bateria we współczesnych PC-tach nie podtrzymuje ustawień BIOS-u, tak jak w bardzo starych, pierwszych rozwiązaniach. Ona zapewnia pracę zegara czasu rzeczywistego. On przechowuje informacje o dacie i godzinie, a co ciekawe, wcześniej właśnie przechowywał informacje podstawowe o konfiguracji sprzętu, głównie o dyskach twardych. Stąd rozładowana bateryjka powodowała to, że komputer nam się nie chciał uruchomić. Innym elementem płyty głównej, które zawsze istniały od początku istnienia PC-tów, były różnego rodzaju generatory programowalne. Ich zadaniem jest właśnie dzielenie i mnożenie częstotliwości. Jest jeden zegar, jeden układ kwarcowy, który generuje częstotliwość podstawową. Ona jest dzielona i mnożona, żeby utrzymać różnego rodzaju przebiegi taktujące wszystkie układy. Tych elementów na płycie głównej jest sporo. O niektórych sobie powiedzieliśmy, o niektórych jeszcze pomówimy, szczególnie o pozostałych magistralach kart rozszerzeń. Pomówimy sobie o roli i funkcji BIOS-u, czy jego następcy współczesnego, czyli UEFI. Pomówimy sobie też o wybranych kartach rozszerzeń, karcie graficznej, karcie dźwiękowej, jak są zbudowane, jak działają, a także o kontrolerach dysku. Ale to na następnych filmach. Na dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę.